Joanna Przetakiewicz, przedsiębiorczyni i projektantka mody, uwielbia luksus i wykwintny styl. Kilka miesięcy temu media poinformowały, że kwintesencją jej gustu stanie się budowana przez nią luksusowa willa w Konstancinie. Niestety, prace zostały przerwane. Joanna Przetakiewicz karierę w biznesie zaczęła już na początku 1992 roku. Podczas studiów prawniczych wraz z przyjaciółką założyła jedną z pierwszych sieci klinik dentystycznych w Polsce. Po wielu latach zainwestowała także w modę dzięki pomocy jednego z największych projektantów, Karla Lagerfelda. Jej marka Lamania produkuje ubrania seryjne i osiągnęła spory sukces. Kilka lat temu zadebiutowała także w telewizji. W latach 2014-2015 była jurorką programu TVN Projekt Strunwaj, koncentrującego się na odnalezieniu kolejnego modowego talentu. W 2017 roku dla tej samej stacji wystąpiła także w Azja Express w parze z Łukaszem Jakubiakiem. Joanna Przetakiewicz miała zbudować willę Villa Gwiazdy w Konstancinie. Na wizualizacjach prezentowała się naprawdę wspaniale. Kreatorka osobiście dokładała wszelkich starań, by mieć jak największy wkład w efekt końcowy. Niestety okazało się, że Przetakiewicz musiała dokonać zasadniczego wyboru między kontynuowaniem budowy, a spełnieniem w innych, ważniejszych dziedzinach, jak życie rodzinne czy praca. Ostatecznie z wielkim żalem zatrzymała budowę na czas nieokreślony. Nie wiadomo, czy luksusowa willa kiedykolwiek powstanie. Budowę zatrzymałam dawno temu, bo wiesz co, stwierdziłam, że to już jest za dużo. Ja żyję bardzo intensywnie, ja bardzo dużo pracuję i ja nie chcę pędzić bez tchu, a w momencie, w którym wzięłabym się za tę budowę już tak na bardzo poważnie i kiedy w pewnym momencie spłynęło tyle problemów z tym związanych i ja sobie zdałam sprawę, że ja biorę na barki za dużo, bo i pracę i życie i pasję, a mnie interesuje tak naprawdę co innego niż budowa, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. Gwiazdy uwielbiają Konstancin. W podwarszawskiej miejscowości swoje gniazdo uwiło już wiele gwiazd. Podobnie zresztą, jak na warszawskim Wilanowie. W Konstancinie mieszka m.in. Maryla Rodowicz, której stuletnią, lecz doskonale wyremontowaną willę sprezentował były już mąż. Wokalistka uwielbia ogromną przestrzeń, w której żyje ze swoimi ukochanymi czworonogami. Mąż wiedział, że ten Konstancin to moje marzenie. I to miała być niespodzianka. Wcześniej, ilekroć mu mówiłam, słuchaj, może spróbować, poszukać, odpowiadał, a wiesz, ile tam kosztuje metr ziemi? Ale po cichu szukał, rozglądał się, mamy w domu duchy. Bez powodu trzęsą się kieliszki i zastawa stołowa w kredensie.
Nocami słychać kroki i jęki. Gdy siedzimy czasem z mężem na sofie, widzimy, jak nasze koty, Kazimierz i Leszek, zaczynają wodzić za czymś niewidzialnym wzrokiem. Może widzą więcej niż my, powiedziała kiedyś Vivie, królowa polskiej estrady.